końcu nadszedł moment, na który setki kibiców czekały z niecierpliwością. Przed nami kolejny wieczór piłkarskich wrażeń. Proszę zapiąć pasy i przygotować się na show. Dzisiejszy mecz komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czeka nas dzisiaj, drodzy Państwo, nader ciekawa konfrontacja w ramach rozgrywek ligowych. Philadelphia Union zawalczy z Charlotte FC. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. A gospodarze dzisiejszego spotkania zagrają takim właśnie składem. Ustawienie wygląda na bardzo popularne, 1-4-4-2, z pomocą ustawioną nie w linię, a rąb. Tak, na papierze ta formacja jest bardzo wszechstronna, a kluczowymi elementami są tutaj defensywny i ofensywny pomocnik. Jeden rozbija i neutralizuje ataki, a drugi napędza całą grę ofensywną, ale tak naprawdę obaj biorą udział w rozgrywaniu piłki. Zobaczmy, kto zagra w Charlotte FC. Czego możemy się po nich spodziewać, Jacku? Nie jest to drużyna, która rzucałaby się na przeciwnika i chciała go stłamsić. Sądzę raczej, że skryje się za podwójną gardą, zagęści przed pole bramki, będzie się starała zamknąć przed rywalem dostęp do własnej szesnastki. To ryzykowna taktyka, ale przy odpowiedniej koncentracji i zaangażowaniu całego zespołu może się sprawdzić. I ruszyła pierwsza połowa. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Nie ma o czym dyskutować. Faul. Sędzia odgwizduje przewinienie. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Okazja! Tylko słupek, ale akcja trwa. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Zapowiadało się nieźle, jednak nie tym razem. Strata. Muszą bardziej szanować piłkę. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Trochę tu było za dużo show. Szkoda, bo piłka uciekła za linię. Przesuwają akcję bliżej pola karnego.
Niedokładnie. Przejmują piłkę. To jest kolejna strata. Fani chcą oddania strzału. Proszę Państwa, bramka! No, miejmy nadzieję, że teraz nam się ten mecz rozpocznie na dobre. Ładna bramka z bliskiego dystansu. Pewne wykończenie. Taka akcja wymaga stalowych nerwów. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Westwood. Jóźwiak. Gazdak. Są coraz wyżej z piłką. Jak to rozegrają? Rzut z autu. Mamy gwizdek. Było przewinienie. Gra będzie wznowiona od rzutu wolnego. Bedoya. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Fani chcą oddania strzału. Proszę Państwa, bramka! No, miejmy nadzieję, że teraz nam się ten mecz rozpocznie na dobre. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Walka o piłkę twarda, ale zwycięska. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Kamil Jóźwiak. Bez problemu tu się urywa. Nie rezygnują z doprowadzenia do remisu, to jasne. Ale szanują piłkę, rozważnie konstruują akcję. Bedoya. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Nie dał szans na groźny strzał. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? No i tracą teraz posiadanie.
Jones. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Na trybunach atmosfera nerwowego wyczekiwania na koniec meczu. Przewaga jest niewielka, ale może gospodarzom wystarczyć. Jak sądzisz? Na pewno w ataku nie pokazują tu nic wielkiego, ale za to gra obronna zasługuje na owację na stojąco. Sądzę, Tomku, że dowiozą tę jednobramkową przewagę do ostatniego gwizdka i będą się cieszyć z wygranej. Ale oczywiście mogę się mylić. Ładne zejście z piłką ze skrzydła. Faul? Nie! Czysty odbiór w polu karnym. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Wagner. Sędzia gwiżdże po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Trudno mówić o jakiejś szczególnej przewadze zwycięskiej drużyny, a jednak potrafiła strzelić o tę jedną bramkę więcej. Brawo! Bardzo dobry występ. Ma wiele powodów do radości. Udany występ. Zasługuje na miano gwiazdy spotkania. Obrona drużyny przeciwnej pilnowała, ale do czasu. Przy bramce dającej prowadzenie po prostu nic nie dało się zrobić. Rusza więc pierwsza połowa. Pani chcą oddania strzału. Proszę Państwa, bramka! No, miejmy nadzieję, że teraz nam się ten mecz rozpocznie na dobre.